kółka z przodu są regulaminowe. One są nawet napędzane. Są bardzo regulaminowe. I idzie jak burza mastodont. Ale jaki miałem czas? O, 3.21. Maty, weź tu pokaż wszystkim teraz. Tu się mądrzą wujki, a to wieżak. No tylko trzeba delikatnie, no, bo tu można nieźle wychopsać. On jest krótki, to łatwo będzie w lewo troszkę odkryć. O właśnie, teraz już całkiem w prawo, bo już ci zjechała dupa. Albo na szybko, o właśnie. Iść mały. Mastodoncik. Co ty to robisz? Ale Mercedesy masz, chłopie? Ło! Jak się zakopał. Czyli moc jest, jak się ma kopać. Ale zwrotny też jest dosyć, widzę. No, ten cyl jest dość wąski. No. Padoredukcja. O, to jest fajne teraz. To ci tutaj fajnie pomogło. O, nie jest na razie. Na pewno numer też. Idzie. Widzę, że to bierze. Pięknie. Ja tu zrobię boom, już nie wyjadę stąd. To będzie pewnie. A nie wiem, czy ten, ja co zauważyłeś, coraz więcej przedstawicieli płci pięknej się pojawia u nas. Ja właśnie nie wiem, czy to nasze auto, czy my tak działamy. No. Zmieniasz chyba raczej auto, co? W miejscu i napędza. Aha. Idzie, patrz. Pójdzie. Kurde, Tomkowi to fajnie pracuje, ten ci tutaj. I taki jest miękki, nie? Taki kurde. Co tam mi się pysia? Chyba widziałeś, jaką trasę wymyślili, no. Napuchali. Tutaj kurde trzeba uważać, bo no się... Musimy to na zawodach ukrócić, wiesz? To jest niekorzystne dla nas. Trzeba tak patrzeć, żeby wujki wygrywały, nie? No bo jak to bez sensu? Bo trochę z jednej strony wyciągnęło ten mostek, nie wiem, nie? Tak nie wydaje się wam? Czy on tak też większy z Wisma? No tak troszeczkę. Generalnie to mi to nie przeszkadza w niczym, ale... nie wiem, czy jak stał tam u mnie w komórce, znaczy on stał w ciepłym. Jestem ciekawy tutaj, jak będziesz zjeżdżał, czy się nie powiesisz osią. No. Nie, nie, raczej nie. Tego nie wie nikt. Co co, rądko? Kurde, ale się przydaje ta regulacja prędkości teraz, nie? Kamek. Tyś tym wygrał teraz. Kamek miał 3.6. Dobry czas generalnie, tu żeś szybko przejechał tą prostą. Ale tutaj miałem dotknięcie, ale wtedy te kolągierki były tak no, to nie. No, tu takie coś, to jest wbite w ziemię, nie? Ja. Więc to się generalnie nie poruszy w ten sposób. Fajnie ta atrapa pracuje, nie? Idzie. Aż cieszy oko. Taka jest solidna. I on chyba na gazie jeździ, widzisz, bo ma nie ten spalin nie widać w ogóle. No, chyba tak. Czuć nawet gaz z tyłu. To jest ten kinetic może. Może to jest ta Prius. Ładnie, patrz jaki węziutki, jak se to łyknął. Mati, ty masz taką drugą całą przeszkodę w domu do trenowania? Nie. Ale to akurat wierzymy. No, to tak jak wszyscy zawsze mi wierzą, jak coś się pytają tutaj. No, że nie ugadaliście wcześniej tras i tak dalej na treningu. Tak. To mniej więcej jest ten sposób. Idzie. Ale się fajnie tak kolego. Tak, nie? No, szarpie nim. Nie jest zaszczyt. Tutaj jest krytyczny moment, ten zjazd. To już nie wycofiesz, już nic nie zrobisz. Teraz nie? To już. O. Tu dotknięcie raczej. I nawet będzie nawet gorzej chyba. Ale dałeś radę. Zniszczenie. Ale byś. Tego to się nie... Cieniu, jak on to idzie. Jezus. Będziesz... Nie zauważył tej przeszkody. No, w ogóle nawet i... Pamiętasz tego takiego 4x4 kraza kiedyś miałem bez skrzyni? Kurde, to też jest to. To szarpało jak to. Masz go szeroki, nie? Znaczy jest dość, ale to szeroki kot, tylko że on skacze bardzo. Jak żabka zielona taka. Już tutaj teraz pilot z regulacją, albo ten od kamyka na te rceki. Zerowo, nie? Delikatnie. Mówię tym datrom, to będzie hop, hop, hop i bum. Ja to samo, ja czuję, że ja tu bokiem przejadę, nie? Jakoś spadnę z tego. Czemu te silniki się tak zachowują dziwnie, nie? Widać tylko Olka. Można dotykać do kamienia? Wolno. Okay. Ale przejechać po nich nie wolno. Kołem na przykład, czy czymś. Nie, żebym tak chciał zrobić, nie? No absolutnie. No tak, bez przesady. To ma być cała. Redukcja, tak?
Raz jednym koniem, raz drugim. Uważaj, bo spadniesz. Tak jest dobrze, jak jedziesz. Tak jest dobrze. Te podpowiedzi też fajne, zakazane, nie? Kurde, ale słońce tu daje, matko z córą. Wali? Też przepłynąłeś fajnie. Będzie co tam? Wiesz co, no... Patrzę w tym obiektywie, wiesz, małym. On jest dość długi, to on ci nie powinien tak, wiesz, wartko spaść. To, że on tam nie ma na pewno elegancko, bo on tam ma takie wgłębienie. Ściąga go. Ściąga go. Błoto go wciąga. Woda wciąga, panowie. Marzy to już całkiem. Kierowca pewnie pijany. Ładnie, ładnie. Ładniejszy. Tak? No, takie delikatne, ale było. Tu se fajnie najeżdża tym. Zobaczmy, jak tutaj ten próg gronu. No właśnie, to mnie tutaj bardzo teraz ciekawi. Czy to mu tutaj pomoże? O kurde. Ujo na milimetry tam. Dotknęcie. Przeszedł. O kurde. O. Ja też uczyłem. A z innego kąta? Ale idzie. Idzie mamut. Teraz musisz taką trąbę dorobić jeszcze z przodu. Sorry. Przepraszam cię na emocje, ja tak jestem dzisiaj jakiś nierozgarnięty. Nie, nie, to moja, nie. Co ty gadasz? Takie ma fele, Mercedesy. Ujo, weź tam napęd doprowadź do tych przednich kółek. No. To by było dobre. Te koła chyba zaczepiają się, wiesz? I się nie chcą obracać. Chyba tak. Ty jaki cwaniak. Ale sprycie. Jak ty to chcesz tu zrobić, panu? Aha, dupką se podjedzie. Ale kombinator. Teraz jakbyś odkręcił drewo przednie koła i spróbował na inne? No, tak chyba chcę to zrobić. Mercedesik. O. Haha. Ale cwaniak. Ale cwaniak. 3, 2, 1, start. Gdzie jest Mati? Mati, dasz ani przejechać się swoim autem? Pojedziesz? Nie. Czemu nie? Nie, nie. Jezu, przepraszam. Co, pojedziesz? Nie, nie. Czemu nie? Ja ma po prostu idealny prześwit. Ja gdzie jest Monika? Tak? Monika. Ja po prostu na milimetry. Chcesz się przejechać autem? Tutaj masz milimetr dosłownie. No widzisz, chcesz czy nie chcesz? Nie, żebym miał tą przeszkodę cały czas ze sobą, żebym tam coś mógł generalnie gdzieś trochę też, nie? No. Co, zrobiłem coś? Jeszcze nie. No nie. Ten papierek jest tu chyba źle zwrócony. To. No. Okej, okay, nic nie było. Tu nic nie widziała, bo nic nie było. A to trzeba sobie wziąć. W tej drugiej, co? Ja. Wjechał, ale tu się musisz kurde mordować z tym przodkiem trochę. Weź to zrób napędzane. Taki dołączony napęd, żeby normalnie nikt nie widział, tylko wiesz jak tam tak to cyk. I taka sztuczka. Jak seś mi. Było trochę mokro wtedy. Ale też już teraz jest wyrobione bardziej, nie wiem. Kto to tak wyrobił w ogóle tutaj, ja nie wiem, tak wykopał takie. To się męczył.
tyle czasu, nie? Coś tam się przesuwa delikatnie. To na dwie szpile czy na jedna siedzi te połówki? No widzisz. A może to jest właśnie klucz do sukcesu? No kurczę. Fajny poślizg to złapało teraz. No ona chyba by była łatwo poślizg taki wpadał. Jeśli nie zaprą, nie zaprą się od kwiatu, tylko pani przysunie. A mimo jak chodzi kantem, to... A to czy też jest jakaś metoda, myślę, przyjechać, zobaczyć najpierw teren, jaki jest i dopiero opony dawać. Dopiero przyjechać po zwycięstwo, nie? Która lepsza będzie zrobić. Nie wisi na przednim moście? Trochę ci chyba jakby zawisło. To jeszcze nie jechał. Ja. I ty jeszcze, i ty jeszcze. No ten krótki tam też tu może sobie jechać. No. Tak. Pięknie. Jasny gwint. Aleś to teraz zrobił po mistrzowsku. To chyba najlepszy przejazd. Nasza sekcja już mam do 10 chyba. No dobra, jeszcze. Dobra, ta sekcja taka długa jak 13 już będzie. No. A tak ciepło, nie? Mati ma kopię w domu, to ćwiczy dzień, noc. Idzie. Idzie. O, tutaj ładnie. No, tu sobie fajnie. To też fajnie wygląda, nie? Moja ogląda dziubem, ja też czasem oglądam. Kurwa, ten jest najlepszy tamten. Zgilaj moją stopę. Król Junior. Czy Julian? Junior czy Julian? Kowalski tam jest, tak? Rico. I ten cały bukownik, kurwa, bombownik. Jedziesz, skipper, jedziemy. Ty jedziesz ostatni, nie? Kamek, czy jeszcze ktoś jedzie? Nie wiem, chyba jeszcze. Olo, pójdziesz tam, gdzie jest mostek, jakąś trasę wytyczyć? No weź te bramki już możesz... Tutaj patrz, idzie i pa, jak się wspiął. Jaki kamyk. No, teraz to już musi wjechać. Ja, no kamyk, ładnie. Pięknie. Wyznaczne opony to coś za to jest, czy nie? Nie, chyba za bramki, wiesz? Bujo mastodont. Zmieścisz, nie? Opony nie byłyby lepsze, jakby one się tak trochę uginały do góry. Na zawieszeniu je tak, zrobić. Tak, na zawieszeniu takim. Z tego. Prowizorycznym. Z poły pulera. Nawet takim, żeby choć miał jeden stud, ale żeby troszeczkę się tak uginały. One się uginały. Na razie cały czas na szybszym jadę. Cie. Bo tu już Jaca poczekał, aż się trochę te błotko wgniecie tam. A, ty głupio gadasz. Puścił Leszczy przodem. No, puścił właśnie. Kto teraz chcesz wyjechać? Co ja będę teraz się zbierał, już nie muszę wyciekać. Co to tu? Kurwa, łaźcie po trasie dalej. Gdzie to? Co to ci tu łaził? To takie było już tu od samości, hofie. Co ty dupcys? No, no co rożec. Uja trenił. Był tu w nocy. Halogeny dwa se załatwił. Tak, teraz mu te dodatkowe oponki pomogą. Patrz. No, jak się wspiął. Proszę. Jak wytarmosił. Puścił blachę Leszcza przodem. Przez wiele czas? Ale jedzie, kurwa, bez nastawienia, patrz. No, pa jak jedzie w ogóle. Lepiej jak pitbull szmata. Na szybszym jadę, chyba. Niemożliwe. Ale słyszysz knoby? No. Nie. Coś tam się dzieje z nimi niedobrego. Oj, żebym się nikt nie skulał. No. Ale się teraz te kółko uratowało z przodu, powiem ci.
I co, wolniejszy? Mam coś się środkiem ustawić. Ups. Jak najszybszy będzie lepszy. A co, mocniejszy jest, czy jak? Masz dwie skrzynie, nie? Osobno masz to. Masakra. Tak co się teraz pójdzie, o nie wydupcys? Co to, nie złapało?